następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów. Oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu Pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty. Oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł Pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan jego: Sługo zły i gnuśny, widziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie. Aktualizować. A więc można powiedzieć, że
Dziś Jezus do każdego z nas po imieniu mówi: gorąco pragnę spożyć z wami tę paschę. I w ten sposób jesteśmy zarówno uczestnikami, jak i świadkami ostatniej wieczerzy. Kościół to opowiadanie o ostatniej wieczerzy uznał jako moment, w którym Chrystus ustanowił Eucharystię. Ale też wiemy, choćby z nauki katechizmu Kościoła katolickiego, że każda msza święta jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I zauważmy, że również tutaj pojawia się słowo pamiątka. Czyli również tutaj mamy do czynienia z aktualizacją, z uobecnieniem. A zatem także w tym przypadku możemy powiedzieć, że uczestnicząc we mszy świętej, jesteśmy jednocześnie świadkami śmierci Chrystusa, jak również Jego zmartwychwstania. I może w tym momencie warto się zastanowić, jaki jest związek ostatniej wieczerzy, gdzie Chrystus ustanawiał Eucharystię, z wydarzeniami Jego śmierci i zmartwychwstania, które są uobecniane w czasie Eucharystii. Po prostu zadajmy pytanie, co tak naprawdę dokonało się w czasie ostatniej wieczerzy. Jezus w czasie ostatniej wieczerzy jeszcze nie umierał, nie oddawał swojego życia, ale dając uczniom chleb, mówił: to jest moje ciało za was wydane. A dając uczniom kielich wypełniony winem, powiedział: to jest moja krew za was wylana na odpuszczenie grzechów. Co tam się dokonało? Otóż trzeba powiedzieć, że w czasie ostatniej wieczerzy Chrystus raz na zawsze, do końca świata, w sakramentalnych znakach chleba i wina utrwalił wydarzenie swojej śmierci i swojego zmartwychwstania. A zatem my, uczestnicząc we mszy świętej, uczestniczymy jednocześnie w ostatniej wieczerzy, ale jesteśmy także świadkami i uczestnikami śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A więc tych wydarzeń, które dało nam zbawienie, otworzyło nam drogę do Ojca. I warto w tym miejscu przywołać słowa świętego Jana Pawła II, który w swojej encyklice o mszy świętej zwrócił uwagę, że Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca dopiero wtedy, kiedy swoim uczniom po wsze czasy zostawił środek, który daje im zbawienie. A tym środkiem jest właśnie Eucharystia. Dlaczego? Dlatego, że jest w niej obecny Jezus Chrystus. Że w niej pod osłoną znaków uobecnia się wydarzenie, które daje nam zbawienie. Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Jest czymś bardzo ważnym, abyśmy mieli tę świadomość obecności Chrystusa i obecności tych zbawczych wydarzeń, które możemy nazwać największymi dowodami miłości Boga do każdego z nas, do każdego człowieka. A zatem obecność Chrystusa, ona jest bardzo konkretna. Sobór Watykański II przypomniał nam, że Chrystus jest najpierw obecny w osobie kapłana, który przewodniczy mszy świętej. On działa in persona Christi. Święty Jan Paweł II tłumaczy, że to łacińskie określenie oznacza, że kapłan w czasie mszy świętej działa w jedności, w utożsamieniu z Jezusem Chrystusem. I rzeczywiście, kiedy celebrujemy Eucharystię, zwłaszcza w modlitwie eucharystycznej, kapłan w
w sposób niemal identyczny powtarza słowa, wykonuje gesty, czyny, które Chrystus wypowiedział czy wykonał w czasie ostatniej wieczerzy. Dalej, Chrystus jest obecny w sakramentalnych znakach chleba i wina. Jest to obecność niezwykła, bo jest to obecność Jego ciała i Jego krwi. Mówimy obecność substancjalna, realna, rzeczywista. W Komunii Świętej przyjmujemy nie chleb i wino, ale przyjmujemy ciało i krew Jezusa Chrystusa. Chrystus jest także obecny w swoim Słowie, bo kiedy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Chrystus przemawia do swojego ludu. I bez względu na to, kto czyta Słowo Boże z tej ambony, czy to osoba świecka, czy ksiądz, można powiedzieć, że na ten moment ta osoba użycza Chrystusowi swoich ust, swojego słowa, daru mowy. Bo to Chrystus mówi, bo to jest Jego Słowo. I dlatego papież Benedykt XVI w jednym ze swoich dokumentów mówi wprost o sakramentalności Słowa Bożego. I tłumaczy to w ten sposób, że tak jak Chrystus jest obecny pod postacią chleba i wina w sposób rzeczywisty, realny, tak samo jest obecny w swoim Słowie. A skoro On jest obecny w tym Słowie, skoro On to Słowo głosi, to Słowo ciągle ma taką samą moc, jak miało wtedy, kiedy On żył na ziemi. A zatem również dzisiaj Chrystus mocą swojego Słowa pragnie odpuszczać grzechy, wyrzucać złe duchy, uzdrawiać, karmić, a przede wszystkim głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o życiu wiecznym. I w końcu Chrystus jest obecny w zgromadzonej wspólnocie, bo sam powiedział, gdzie dwaj albo trzej zbiorą się w moje imię, tam będę pośród nich, a my gromadzimy się tu w Jego imię. Jesteśmy przez Niego zaproszeni. On gorąco pragnie spożyć z nami tę Paschę. Papież Franciszek zauważa w jednym ze swoich dokumentów, że praktycznie apostołowie nie zasłużyli na to, by uczestniczyć w Ostatniej Wieczerzy. Oni nawet nie wiedzieli, co się wydarzy w czasie Ostatniej Wieczerzy. A zostali obdarowani Eucharystią. I kochani, trzeba też szczerze powiedzieć, że i my nie zasługujemy niczym, aby uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze Jezusa Chrystusa, bo przecież jesteśmy grzesznikami. A zatem co sprawia, że tu jesteśmy? To sprawia miłość Chrystusa. To sprawia Jego pragnienie, abyśmy tu byli. Abyśmy zanurzyli się w tajemnicy Jego miłości. Zanurzyli się w tych zbawczych misteriach, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, które oczyszczają nas z grzechów i dają nam życie wieczne. I w tym kontekście święty Jan Paweł II, mówiąc o Eucharystii, powiedział, że Chrystus zostawił nam Eucharystię nie jako jeden z wielu darów, ale jako dar największy. Bo jest to dar z Jego realnej, rzeczywistej obecności w Jego bóstwie i w Jego człowieczeństwie. I ta obecność Chrystusa w czasie mszy świętej jest rzeczywiście nadzwyczajna. I warto tu odwołać się do Ewangelii według świętego Jana. Ciekawe, że ten umiłowany uczeń Jezusa w swojej Ewangelii nie opisuje, w jaki sposób Jezus ustanawia Eucharystię. Natomiast pisząc o Ostatniej Wieczerzy, zwraca uwagę na inne wydarzenie. Otóż pisze, że w pewnym momencie Jezus odchodzi od stołu, przepasuje się prześcieradłem, podchodzi do swoich uczniów, klęka przed nimi i zaczyna umywać im nogi. Wykonuje czynność niewolnika, czynność sługi, bo wtedy niewolnicy, słudzy musieli obmywać nogi gościom, którzy przybywali do ich właściciela. A tu Syn Boży, Nauczyciel, mistrz, klęka przed swoimi uczniami i umywa im nogi. On się uniża.
wykonuje czynność niewolnika. Jakże w tym geście nie widzieć czy nie słyszeć słów, które Chrystus powiedział wcześniej: ja nie przyszedłem na ten świat, aby mnie służono. Przyszedłem, aby służyć i oddać swoje życie za wiele. I rzeczywiście całe jego życie jest służbą ubogim, chorym, grzesznikom, wszystkim ludziom. I to uniżenie w Wieczerniku zapowiada to ostateczne uniżenie i wyniszczenie, które dokonało się na drzewie krzyża, gdzie Jezus oddał swoje życie za każdego z nas. Można powiedzieć, to tam wziął na siebie wszystkie nasze cierpienia, nasze słabości, nasze grzechy i przybił je do krzyża, aby potem zmartwychwstać. Abyśmy my razem z Nim mogli przejść do nowego życia i mieć nadzieję zmartwychwstania. To jest istota Eucharystii. I właśnie w tym kontekście, kiedy tu gromadzimy się, słuchamy Słowa Bożego, karmimy się Jego ciałem, winniśmy mieć świadomość, że to jest Jego inicjatywa, że to jest Jego pragnienie, bo On pragnie być z nami. To do każdego z nas po imieniu mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Przyjdźcie tacy, jacy jesteście, z waszymi słabościami, grzechami, problemami, cierpieniami, z tym wszystkim, co jest dla was trudne. Przyjdźcie, a ja was pokrzepię, a ja was uzdrowię, a ja wam pomogę, bo ja przyszedłem na ten świat nie po to, żeby potępiać i niszczyć, ale przyszedłem na ten świat, aby zbawiać, aby dawać życie. I tym życiem jest Eucharystia, na którą w każdą niedzielę, a również w dni powszednie, zaprasza nas Chrystus, bo On gorąco pragnie spożywać tę Paschę z nami.